Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Dzisiaj się zajmiemy troszeczkę różnorakimi sprawami, ale stwierdziłem, że sam Planet Crafter to będzie dla was za mało, dlatego, wiecie, ja ogólnie lubię mody, prawda? Zresztą widzę, że mamy kilka modów, na przykład, nie wiem, kraftowanie ze skrzynek, etc., etc. I tak sobie pomyślałem, że w sumie nie chcę się zbytnio ograniczać do stopy niektórych modów. Wiadomo, są modyfikacje, które na przykład zmieniają rozgrywkę i takie mody mnie zbytnio... Rozgrywkę, może inaczej. Zmieniają fabułę, ewentualnie zmieniają, nie wiem, jakieś ułatwienie i tak dalej. To mnie zbytnio nie fascynuje, aczkolwiek mody typu Quality of Life, na przykład czy do Walheima, gdzie mogliśmy sobie rozszerzyć to budowanie, czy coś innego na przykład, to takie mody mnie jak najbardziej interesowały. Dlatego Shiro sobie od razu tam przeglądał mody i chciałem coś pokazać. Pamiętacie, że miałem ostatnio problem na przykład z faktorią handlową. No nie? Nie da się jej postawić, no dupa blada. A szkoda, bo na przykład fajnie by na przykład... fajnie by na przykład tutaj pasowało, żeby sobie to stało. Ale no, nie dało się. To teraz patrzcie. Pyk! I możemy postawić. I możemy postawić. I mamy własną faktorię handlową przy domu. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. To samo tyczy się... Właśnie, ciekawe, czy na przykład tu możemy postawić? Możemy to postawić. No i zobaczcie, i czy to nie jest eleganckie? W sensie, czy to jest bug? No nie powiedziałbym. Czy cheatowanie? No po prostu możemy mieć w głębi bazy takie fajne korytko wycięte i możemy się tym bawić. Dodatkowo, kochani, mamy również coś takiego jak counter. Pokazuje nam dokładnie, ile czego mamy. To może nie jest jakiś super mod, ale pokazuje dosyć przydatne informacje. Na przykład farmę pasu mam tylko jedną. Ekstraktorów rudy P3 mamy 42 sztuki, więc to jest sporo. To jest sporo. Więc tak. Tak to wygląda. Myślę, że naprawdę jest spoko. Naprawdę bardzo spoko. A jeszcze taka jedna informacja, znaczy informacja, jeden teścik. Tak, mamy drzwi. Mamy collision enable, disable. Chyba się nie da w ten sposób tego zrobić. Szkoda, myślałem, że trochę szczytujemy, ale niestety nie. Ale niestety nie. Tak więc no, właśnie. Możemy sobie dzięki temu teraz to w ten sposób ogarniać. Myślę, że to naprawdę bardzo spoko. Naprawdę bardzo spoko, więc dzisiaj będą zmiany. Będą zmiany i to dosyć spore. Jeszcze jeden teścik sobie zrobimy. Rozsiewacz drzew. Mogę postawić? Mogę postawić. Tylko w jaki sposób to będzie działać? W jaki sposób to będzie wszystko działać? Bo i tak chcę dzisiaj to przenieść wszystko stąd. Przy okazji może poszukać jakichś kluczy. Więc nie będę miał problemu, żeby sobie na przykład jedno drzewko ściągnąć i zobaczyć, czy tutaj coś wyrośnie. Na przykład, nie wiem, na dnie coś będzie wyrastać. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Zobaczymy. I właśnie, na przykład jeszcze chcielibyśmy na przykład ekstraktor rudy tu postawić, da się? Czy on działa? Czy ja mogę jakiś... Mogę! Mogę to zrobić, no to eleganckie, naprawdę eleganckie, bardzo ciekawy mod. Jak najbardziej będę chciał z niego korzystać, bo dosyć nam teraz fajne furtki otwiera, jeżeli chodzi o jakieś tutaj różne wariacje. Rozumiem, że tutaj drzewa nie rosną. Chyba nie rosną. W ogóle jest jakiś wzrost. Wzrost 3%. No zobaczymy. Niech sobie to rośnie. A my zobaczymy, czy to będzie miało jakieś ręce i nogi, czy to w ogóle się opłaca. Myślę, że spoko. Dobra. Weźmy się za przenoszenie tego grajdołka, bo tego przenoszenia mamy sporo. Zostawmy sobie rzeczorki. Zostawmy sobie rzeczoreczki. Myślę, że... Na razie możemy to zostawić. W ogóle ja po tym odcinku, bo miałem ogólnie zamiar dzisiaj nagrać więcej odcinków i pewnie sobie to zrobię. Ale wrzucę wam również, zrobię odcinek taki dla wspierających, który po prostu będzie taką moją tutaj zmianą w magazynach i tym podobne, jakieś takie bardziej kosmetyczne rzeczy, które mogę sam sobie zrobić. Dobra, bioplastik, tu jest full. Tytan też jest full. Wrzućmy.
Też możemy wrócić. Możemy. Czego się mogę jeszcze pozbyć? Dobre pytanie. Może nawet niczego. To możemy wrócić tak. To tak. To był gdzieś chyba materiał, nie? Materiał jest tu. Od razu możemy to wrzucić. Dobra, pusty ekwipunek. Napijmy się wody. I lecimy z tym koksem. Lecimy z tym koksem. Nadal nie widzę, żeby coś tu rosło. Może pod spodem? Zdobyte te teratokeny, świetnie. Cały czas sobie tam wysyła. W ogóle ta skała jest jakoś tak dziwnie ucięta. Ale nie widzę, żeby cokolwiek tutaj rosło. Ja mogę na przykład ryby zbierać? Nope, nie mogę. Rakieta widzę, że ląduje. W ogóle z tego co pamiętam, również sobie tą rakietę tam ogarnęliśmy. Z tego co oczywiście pamiętam. Dobra, to ściągamy. To ściągamy. To również ściągamy. Teraz zrobiło się przejrzyściej. To stanowczo przejrzyściej. To mnie bardzo cieszy. No właśnie, mamy tutaj tuski, mamy jakieś kurde inne rzeczy, które nam są już niepotrzebne. Które nam są już zbytnio niepotrzebne, a nadal je mamy. Pik, pik. Rzucamy, no super, stópki już mamy full. No więc, na pewno rakietę sobie gdzieś również przywalimy bliżej. Być może zrobimy nawet tutaj bardziej taki ośrodek do handlu czy czegoś, skoro już mamy tą modyfikację. To może być ciekawe. No wiecie, na przykład takie głupie farmy motyli. Przecież bez problemu gra powinna nam pozwolić to postawić tu. Bo zobaczcie, czym to się różni? Przecież to jest i tak jakiś kwiat, jakaś paprotka, tak? No nie wiem. Dla mnie to powinno być dostępne. Albo na przykład ule. Przecież one sobie, te pszczółki mogą zapylać gdzieś tam dalej te kwiaty. To też nie powinien być problem. No ale jednak twórcy mieli jakiś tam inny swój światopogląd na to, no i tyle. Nam nie pozwolili. Dobra, zróbmy sobie tutaj teleporter, bo będziemy raczej często tu podróżować. Użyjmy sobie teleportera, tylko teraz pytanie gdzie? Teraz pytanie gdzie? Mamy wodospad. I wodospad to jest tutaj koło kryształów, tak? To jest skrzynia? Nie, to nie jest skrzynia. To tutaj raczej nie chcę. Tutaj raczej nie chcę. Być może. Bo tu. Moglibyśmy to usunąć. I zrobić dziś kwieciarnię na tych terenach. Myślę, że to może być fajny plan. Znaczy ja na przykład farmę drzew, którą tutaj mamy, rozsiewa drzew P3, możemy tu postawić. No właśnie, czemu by na przykład na pustyni tego nie postawić? Tu jest aluminium. Stawmy sobie dużo tych rozsiewaczy drzew. Tyk. W ogóle kora drzewna nam się skądś pojawiła. Ej, panie. Ale pan tutaj... Wpadaj. Dobra, zróbmy sobie teleporter tak szybko. Rozumiem, że nadal tu nic nie wyrosło. Ile jest wzrostu? 24%, no ale to już powinno być coś widoczne. Wiertło P5, świetnie. Wiertło P5, no nic tutaj nie rośnie, więc raczej po prostu gra będzie udawała, że coś rośnie, ale nic nie będzie. No spoko, to nam nie przeszkadza, bo zrobimy sobie to i tak gdzie indziej. Zrobimy sobie to i tak gdzie indziej. W ogóle tą biomasę przydałoby się też poprzenosić. I czy nam na przykład są potrzebne te kwiaty? Te kwiaty już nam nie są potrzebne. Możemy śmiało sobie to pościągać. Naprawdę nie wydaje mi się, że mamy na to jakikolwiek wpływ w tej chwili, bo to i tak daje nam w sumie tlen i rośliny. To naprawdę słabo.
nieprzydatne moim zdaniem. Promienie w tej chwili już. Dobra. Ten upgraderek sobie oczywiście zaraz tam postawimy. No to walimy totalnie full w drzewa. Już widzę, że sobie rosną. Być może nie byłoby głupie, żeby na razie jednak tego nie wkładać. Na razie możemy sobie zrobić skrzynkę. No właśnie, zobaczcie, nie możemy skrzynki postawić. Pyk, możemy. No coś genialnego. Coś po prostu genialnego. Podoba mi się to. Podoba mi się to naprawdę bardzo. Dobra, następne rozsiewacze drzew. Możemy sobie to postawić gdzieś tu. Teraz robię to bez moda, żeby nie było. Dobra, drzewna, zeolite. To my tego możemy sporo stawiać. A jednak nie. Jednak nie. Nawóz P2. Tego nam zabrakło. Tutaj to mi się zrobi dosyć spory pierdzielnik. Dobra, mamy 4. I to dawało ile? 450 mnożnik tlenu. Okej. Okay. Do domku. 450 mnożnik tlenu. I tu możemy to pozmieniać. 450, 125, 400, bla, 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 bla. A ze złotego nasiona, co nam tam dawało złote nasionko? Bo to jest w ogóle jeszcze roślina Volnus. My z rośliny mamy 400%. No właśnie. Nie pamiętam, co dokładnie dawały nam złote drzewa. Drzewo to, drzewo tamto, jakaś nymfonia. Że nie mamy żadnego tego typu drzewa. Możemy w ogóle zabrać. No i tu będą nam potrzebne mutageny. Tu będą potrzebne nam mutageny, tak? Kora, mutagen i roślina. Kora, roślina, mutageny są gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. To są P3. A spróbujmy. Nie szkodzi w sumie. Nie, brak dopasowania. Niestety brak dopasowania. No cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa, moi drodzy. Chciałem mutageny P1. Mutageny P1, tylko no właśnie, nie mam miejsca. Ja nie mam miejsca, więc trzeba na szybciorka sobie zrobić pręty nad stopu. Osmowe w sumie też. I zaczyna nam znów tu miejsca brakować. Perstupek to w ogóle nam zaczyna brakować. No myślę, że butelki z wodą, no możemy się napić, co tylko i wyłącznie. Bryłkę też wywalimy. I bierzemy tu mutageny. Mutagen P1, dzień dobry. Mutagenik P1. I zobaczymy, czy to będzie lepsze. Nasiono drzewa pleum. Pleum chyba nie miało aż tak dużo. Tak mi się wydaje, że nie było zbyt istotne. W ogóle tu mutagen P4 już nawet mamy. Jestem ciekaw, czy na przykład da się zrobić lepsze drzewo, bo to widzieliśmy, że trzeba było na przykład P1 z P2 połączyć i kora drzewa. A jak połączymy na przykład mutagen P1, przepraszam, P3, P4 plus kora drzewa, czy nam to coś da? Bo być może coś nam to da. Brak dopasowania. Niestety nie. W ogóle ten manipulator DNA, on naprawdę mega długo trwa. No zobaczcie, troszeczkę przesada. To jest troszeczkę przesada z tym czasem tutaj. No dobra, a następne jakieś? Nasiono Lirma to nie, nasiono Volnus też nie. A P2 plus P3? Byśmy zrobili sobie P2 plus P3, tylko musimy zostawić sobie korę drzewa i zrobić P2. Też nas stać na to. Czyli P2, P3 i kora drzewa.
Brak dopasów. Niestety. Niestety. 36%, no niestety, ale też z tym sobie poczekamy trochę. Dobra. Zróbmy sobie przy okazji skrzynkę tam. Ja tak latam z tymi rzeczami, a w sumie mogę to przecież tu zostawić, prawda? Prawda. Ale to mutageny powinny być gdzieś tutaj, a nie tam na górze. Dobra, następny punkt naszej wycieczki. Może nie następny, a kolejny. Zobaczcie, jaki tu się ładny zrobił. Ładno, o, ona się tu zrobiła. Bo nawet skrzek jest, był. Nie ma. Dobra, aktywatory, mnożniki. Trochę nam się tu zrobił porządek. Myślę, że tą platformę też możemy zdekonstruować. W końcu będę musiał to oświetlenie też poprawić. W końcu je zrobić. Może bardziej. To może bardziej. Tylko teraz tak. Teraz tak. Patrząc na to, ja bym tu zrobił w ogóle inny kompleks. Wiecie, o co mi chodzi? Na pewno mi wiecie, o co mi chodzi. Tyk. Też trzeba wziąć. Tyk. I by wychodziło na to, że teraz potrzebujemy siatki fundamentowej. Już plus G. Tyk. Tyk. Akurat żelaza mamy sporo. Nie, nie chciałem tego. Dobra. Tutaj mamy rozwój bazy. Zaraz okaże się, że żelaza nie mamy. Zaraz się okaże, że nie mamy żelaza. Jestem pewny wręcz. No i dobra, tutaj w teorii możemy sobie zrobić właśnie te nasze rakiety handlowe i platformy startowe. Collision Enable. Snapping Table. No właśnie, tak samo snapowanie możemy sobie wyrzucić. Nie musi być konkretnie takie i takie. Bardzo spoko. To jest bardzo spoko. Nadal to mi trochę jakoś nie pasi. Nie wiem czemu. Być może jednak trzeba to zrobić w ten sposób. No szkoda. Wygląda, nie zesnapowało się pewnie do końca. No niezbyt. Nie to. Nie to, nie to. Co może inaczej? Bo widzę, że tu jest problem ze snapowaniem. Oczywiście wyłączmy. Idealnie. Ideolo. Coś nam zabrakło. Płytek drukowanych nie mamy. I zobaczcie, czy to nie jest lepsze. Tu sobie zrobimy jeszcze jedne. Naprawdę będzie to fajnie wyglądać. Naprawdę będzie to super wyglądać. To możemy usunąć. Kurde, tylko rakieta mi ucieka. Rakieta mi ucieka. W tej rakietce nawet chyba mamy skrzek najnowszy, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, więc sobie to możemy już tu poogarniać w ten sposób. Skrzek był tu. Są tu moje żabojady. Kuli. Zwierzęta 4 kg.
bo to jest tylko 1,24. No to jest różnica, prawda? Dobra, ale to za chwilkę. To za chwileczkę. No i chcemy jednak to usunąć. Chcemy to usunąć. Nie mamy to w sumie jak. To trzeba powyłączać. Bo my na razie nie chcemy, żeby to automatycznie się wysyłało. Będziemy to oczywiście przemieniać. Konstruujemy to. No zobaczmy, czym się różni moja modyfikacja od tego? No niczym. W ogóle chce mi się jeść. Już tu i tak to wszystko zwisa. To czemu nie możemy zrobić tego w ten sposób, tylko tak normalnie? Trochę głupota. Troszkę głupotka. No ale cóż. Jest jak jest. No i robimy kolejne. Robimy kolejne, tylko tak. Chcę mieć tu podgląd. Wielkie. To jest idealnie. Tak. Tak, jest dobrze. W miarę równo. W miarę równo. I tak, tu zrobimy sobie oczywiście wysłanie. Zapotrzebowanie w żarełko. Priorytet pierwszy. Włącz. Tu również ma być zapotrzebowanie na jedzonko. Włącz. No i priorytet trzeba ustawić pierwszy. I tu również jedzoneczko. Zapotrzebowanie. Żarło. Włącz. No i dobra, one sobie już tutaj latają sobie bez problemu. A my się tego pozbędziemy, Grajdołka. Poczekamy jeszcze tylko, aż ta rakieta sobie wróci. I to też zdekonstruujemy, gdzie to jest. Tu jest. Teraz sobie również nasz teleporter przeniesiemy. Może to ogarniemy w końcu? Znałoby się, nie powiem, że nie. W ogóle z tego, ja bym zrobił to inaczej. Zamiast zapotrzebowanie, dać zaopatrywanie. Niech te boty ruszą dupsko, nie? Niech te boty ruszą dupsko. No, można tak kliknąć nawet. Tyk. A, dobra, może być. No i one sobie już tu lecą. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk i nie ma. Pyk, pyk, pyk i nie ma. Zasobnik jest zerowy. Tu rakieta nam chyba odleciała. Niestety, ile tam jeszcze będzie trwało? 48 sekund, to luz. Tu już jest zero? No jeszcze nie jest zero, no ale tu już pewnie jest zero. I. Wraca rakieta chyba. I tamte rakiety już sobie startują świetnie. Mamy blisko wszystko bazy, naprawdę ta modyfikacja to jest coś, czego mi brakowało. I moim zdaniem te trzy mody to jest taki must have do tej gry. Totalny must have do tej gry. Może twórcy się ze mną nie zgodzą. Teraz tylko 325, fajnie. Twórcy się mogą ze mną nie zgodzić, ale... No, mi się osobiście gra teraz znacznie lepiej. Osobiście gra mi się znacznie lepiej. Więc jak widać, kwestia sporna. Jak widać, kwestia sporna. Okej, okay, tam też sobie już leci. Tutaj musimy dać zapotrzebowanie na żarcie i zaopatrywanie. Nie, zapotrzebowanie. Priorytet pierwszy. Włącz. Zapotrzebowanie na jedzonko. Priorytet włącz, włącz, włącz. I tu sobie zrobimy jeszcze jedną. Faktorię handlową, ale to już będzie faktoria, która tak naprawdę będzie dla naszych celów, do naszych celów. Nie będzie nic takiego wysyłkowego, tylko jak coś będziemy chcieli zamówić, no to oczywiście wiemy gdzie.
jeszcze przedłużymy. I nasza faktoria handlowa jest, można powiedzieć, rozwinięta pod tym względem. Będę chciał również przenieść elektrownię, bo to wszystko jest pięknie ładne, aczkolwiek psuje mi widok. Psuje mi to widok. Rakiety wróciły. Ale te silniki to ty oddaj. Zaczęło miejsca? Tak średnio bym powiedział. Tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Tamta rakieta sobie jeszcze nie wróciła, to trzeba o tym pamiętać. Właśnie. Czemu ja tego nie użyję po prostu? Mam tego fitoplanktonu B dużo. Dużo fitoplanktonu A. I mogę to rozebrać do końca już. Tyk. Tyk. I miejsce jest. Dobra, więc tego się już pozbyliśmy. Tego się już pozbyliśmy. Zaraz się i tego pozbędziemy. Również będę chciał za chwilkę sobie... Czy tu widziałem latający ekran? A, mikrochip informacji, okej. Okay. Tak mi się wydawało, że coś tam lata. Coś tam lata. A to był ten mikrochip. Śmiechowo. Jak to wygląda? Żarełko nie wyrabia. Jestem ciekaw dlaczego. Chyba to jest wina na przykład uli. Pozdrawiamy wszystkie ule. Ale to wasza wina, przykro mi. Collision disable. Okej. Coś mi tu nie pasi. Pani gro, coś mi tu nie pasi, pani gro. O! Ideolo. Ideolo. Dobra, to już mamy. Teraz będę chciał zrobić woda. Będę chciał teraz zrobić zapewne platformę startową. To jest tak? Shift G. Snapowało się, zesnapowało się. Też jest bardzo ładnie. Snapowane. Tylko tak. Dodatkowo teraz musimy zrobić sobie klatki fundamentowe. Zaraz czekam, aż mi zabraknie żelaza. Po prostu czekam na to, aż będzie brak żelaza. A? No i elegancko. Nawet można sobie zrobić coś takiego, wiecie, takie zamknięcie, nie? Moim zdaniem fajne, no bo... Tak to chyba normalnie nie da się postawić. No nie da się postawić siatkę na siatce. Tak, da się. No ale takie przejście tutaj jak najbardziej spoko. W szczególności, że chcemy, żeby to było w miarę estetyczne. O tym bardziej. Generator portalu. No właśnie, to też przydałoby się zrobić. W ogóle, to ja tutaj również tą siatkę... Rozmieszczę. Shift G. Jak ma być symetrycznie, to nie będzie symetrycznie. Jeszcze w dół się coś zrobi i będzie fajnie. Mamy pełną tutaj miejscówkę do wysyłania rakiet. Tutaj zaraz zrobimy sobie tą miejscówkę do portalu. Naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ambitnie. Nie powiem, że nie. Dobra, tu rakietka sobie już wróciła. To sobie oczywiście wyłączymy. To też możemy skasować. Bla, 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 bla. Co to w ogóle jest to? Chyba jest po prostu... Kurde, nie to chciałem.
To była kwestia wizualna. Starczyło miejsca, starczyło miejsca. No i bardzo fajnie. Tylko teraz będzie trzeba zrobić to również tutaj. I właśnie, jak to zrobić? Robimy to jakoś tu. W ogóle zobaczcie, że... To możemy gdzie chcemy i to nawet bez kolizji. Powiedzcie mi, jaki to jest sens? To jest bez kolizji. W sensie, możemy stawiać praktycznie gdzie chcemy. Możemy... To jest wyłączona kolizja? To jest włączona kolizja. I zobaczcie, że to możemy nawet postawić tu, w powietrzu. O tu! I nie ma problemu. To czy tak naprawdę ten mój mod to jest cheat? No raczej chyba nie. Po prostu jakieś niedopatrzenie chyba twórcy. Takie mam wrażenie. Że miałbym to tak odbierał. Trochę krzywo. Podoba mi się to. Poleci 8. Coś tam leci. Ciekawości zobaczę. Ale tak, to chyba 8 jest. 8 siarka. A, bo tu raz był kolejny, okej. Okay. Myślałem, że tu leciała tylko pojedyncza jakaś storyda, ale nie. Ale nie. Nie podoba mi się to. Bardziej bym to zrobił gdzieś... Tu? Trochę za blisko. Troszkę za blisko. Kolejna poprawka. No jestem estetą, strasznym. Uwielbiam symetrię. O, i elegancko, dobra. Może być. Zezwalam. Zezwalam. Okej, okay, znów robimy oczywiście naszą siatkę fundamentową. I tym razem trzeba to zrobić tu. Wyłączmy sobie kolizję, bo chcemy również to walnąć sobie tu. Również. Postawmy sobie również tu. Naprawdę wygląda to zacnie. Wygląda to zacnie. Dajmy Terra tokeny. Dobra. I łączymy sobie to standardowo jak było. Czyli tak. No i fajnie, kurde, no elegancko. Teraz to naprawdę ma sens. Zrobiliśmy sobie taką bazę... Chciałem powiedzieć wylotową, ale to też zbytnio nie. Poprawmy jeszcze symetrię stamtąd. Tamtą jedną zrobiliśmy. Tu zapomniałem. Teraz wam powiem, co jeszcze dorobię, żeby to było bardziej estetyczne i bardziej takie... tam jak na moje. Bardziej wiarygodne. Kolizję. To standardowo oczywiście. Trzeba od dołu to zrobić. Widać, że tego byśmy już nie mogli zrobić pod wodą. I zobaczcie, żeby to bardziej zrobić wiarygodne, zrobimy sobie takie belki w dół. Żeby to nie lewitowało na wodzie, tylko było po prostu, no, jako coś, co nam podtrzymuje cały ten grajdą. Na razie zrobimy sobie tylko i wyłącznie po tej stronie. Potem sobie dodamy jeszcze jakieś tam beleczki.
No nie, moim zdaniem twórcy powinni bardziej pójść chyba w ten kierunek, żeby te bazy były również nie tylko funkcjonalne, ale i wizualne. Bo wzrokowców to razi. Wzrokowców to razi. Ja sam wolę bazy, które są takie miłe dla oka. Które widać, że wiecie, no, że ktoś włożył troszeczkę pasji w tym wszystkim. A tu i tu. Dobra, kolejne. Naprawdę, zaraz mi zabraknie żelaza. To żelazo po prostu było go aż nadto. A zaraz się okaże, że jest go za mało. Riba. Ribi, 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 rib. Ja. Więc się fajnie też weszło. Pod spód. Powiedzcie mi, która baza jest lepsza? Nawet wyglądowo, ta, którą zrobiliśmy wcześniej? Czy ta? Moim zdaniem ta jest zacna. Totalnie jest zacna. Można to otworzyć. Fajnie lata. Kurde, no. Jest zacnie, jest zacnie. Tylko tak, musimy też pamiętać o tym, że... mamy inne rzeczy jeszcze do roboty. A jest już 36 minut rozgrywki. No, zasiedziałem się tutaj. Miałem robić drzewa. Zobaczmy w ogóle tą sezonkę. Zobaczmy tą sezonkę. Jak z tą sezonką tutaj to działa? W ogóle jak tu neonowo fajnie. Tu jest 350%. To się w ogóle nie opłaca. A tu 450. To jest bez sensu. O matko i córko. No to mutageny, mutageny P2 i kora drzewna. Nic mi zostaje. Pytanie, czy ja mam mutageny P2. Zobaczmy, ile nam żelaza zostało. Dużo, dużo żelaza. Dużo, dużo żelaza. Które nam mutageny P3 już siadły? Próbki bakterii, siarka. Próbki bakterii nie ma, tak myślałem. Mutageny P2 również mamy. Więc robimy full drzewa. Pyk, pyk, pyk i pyk. Teraz kora. Kora już jest. Tylko dwa razy dodałem. Kora i kora. I oczywiście mutageny P1. Dobra, robi się. Również. Bo jak mamy prawie 500, bo to była chyba 500, 450, to prawie 500. A 350 to jest bez sensu, naprawdę. Troszeczkę nie rozumiem tego fenomenu, ale okej. Okay. Może lepiej kwiatki robić po prostu. Albo w ogóle tego nie robić. Albo w ogóle tego nie robić. Być może i tak również będzie lepiej. Tak w ogóle, to ja bym sobie troszeczkę się pozbył tych silników. I a nóż może... Są kilka rakiet? Ale zróbmy sobie tu kolejną stację informacyjną. Informacje orbitalne. No to już mi teraz nie przeszkadza. Może być. Zobaczcie, bo tu nawet nie dotyka nic z tych rzeczy. Czemu nie mogę tego postawić? Trochę głupie. Nasiona, asteroidy, ciepło. To było roślinną zrobić. Spora drzewa, nasiona Lirma, spoko. Rakieta roślinna? Tak, roślinna. Wody mam coś. Kolejna roślina. No i trochę tego zrobiliśmy, moim zdaniem. Już mamy rakiety roślinne 19.
to dwóch dyszek można miało zrobić. Lećcie. Woda jest potrzebna. Fajnie, trochę się pozbyliśmy przy okazji tych silników rakietowych. To tak wyglądało, jakby on przenosił... Jakby on przenosił, kurczę, te... glony. Czy glony również zbierają glony? Czy boty zbierają glony? Jeżeli znacie informację na ten temat, to jestem naprawdę bardzo ciekaw tego. Bo wydawało mi się, że one jednak nic nie zbierają z tych rzeczy, które rosną, że tak powiem, samoistnie, samopas. Chyba to dron lata, ale to nie dron. To nie dron. Zróbmy próbki bakterii przy okazji. Próbeczki, próbeczki. Kupunek pełny. Pyk. Płytki drukowane były na dole chyba. I jak z bioplastikiem, no, mamy go za dużo. Za dużo bioplastiku. Dobra, czyli tak, tamto sobie już działa. Zobaczmy, dlaczego kuleje nam produkcja jedzenia w taki sposób. No, sam jestem ciekaw. Co tu się dzieje nie tak, że to nie wyrabia? My nie mamy bakłażanów na przykład. Dobre pytanie. Co w ogóle potrzeba do produkcji tego? Miód plus fasola. Miód plus fasola. Wiecie co? Ja bym w ogóle przeniósł trochę ten crafting. Przeniósłbym trochę ten crafting. Bo rozumiem, że... zewnętrznej farmy, to my sobie tak łatwo nie zrobimy. Ale to jest niepotrzebne aż tyle. Będzie trzeba to przemieniać, ale myślę, że zrobię sobie to w odcinku, który mam zamiar nagrać za chwilę. Tym takim, wiecie, dodatkowym. Dla wspierających. Tyle. I myślę, że również przeniesiemy w tym filmie elektrownię na inne miejsce. Nie będę się bawił, myślę, że w żadne terraformowanie, więc tak. Więc tak to wygląda. Jak te płazy. I właśnie, jeszcze tą kopalnię mnie trzeba przenieść dokładnie tam, na aluminium. I żeby to miało po prostu ręce i nogi. Wszystko będzie specjalnie jakby do siebie powiązane. Czyli każda kopalnia będzie miała swój tak jakby rządek tego wszystkiego. Bo zobaczcie, że naprawdę no, trochę głupio to jest zrobione, przynajmniej moim zdaniem. Że tutaj mamy aluminium, które w ogóle jest... No właśnie, to nie jest aluminium nawet. Pełno złomu. I tyle. Mega pełno złomu, z którym nic nie zrobimy. Więc to na pewno trzeba zmienić, trzeba to troszeczkę zupgrade'ować. Na pewno zmienimy sobie w tym odcinku również te skrzyneczki wszystkie, te również, może i nawet delikatnie wygląd bazy, chociaż akurat nie wiem. Posegregujemy się, to z pewnością. Projekty drony, czy one mają co do roboty? Czy one mają coś do roboty? Zapotrzebowanie, tak. I szkoda, że też się nie da ustawić podwójnych zapotrzebowań i zaopatrywań, czyli taką skrzynkę przejściową. To by się też przydało. Jak tam w ogóle nasze drzewka? Czy to sobie rośnie? Już się zrobiło nawet. Już się nawet bardzo ładnie zrobiło. Teraz chodźmy sobie to zasadzimy. To nie było tu. To było tu. Też nie. To było tu? A no si, to było tu. Do tej skrzyneczki już mamy 2, 4, 6, 8 sztuk. Aż 6... 12, przepraszam. 12 rozsiewaczy.
Trzeba będzie ich dorobić jeszcze, tylko nie mamy nawozu P2. To potrzebujemy nawozu P2. Nawozu P1 z pewnością. Nawozu P1 to z pewnością. Na luzie możemy to robić. Bo mi zaraz chyba zabraknie dynki. Już chyba nawet ich zabrakło, prawda? Bo tu jest tylko i wyłącznie fasolka. Będzie trzeba w ogóle chyba ten ogródek delikatnie przenieść. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie specjalnego gdzieś ogrodu. W ogóle tą kopułę motyli również trzeba wypieprzyć. Ona się nie przydaje. A i wydaje mi się również, że zostawimy tylko i wyłącznie korę. Czyli to tutaj. To usuniemy również. Tu zrobimy w ogóle jeszcze po dwie sztuki tych kopułek z korą. Też nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, skoro będę chciał zwiększyć sobie mieszkanka. Bo tu mamy coś takiego, że tu są nasione drzewa lepsze, 6%. Ciekawe. Chciałbym sobie kapsułę mieszkalną z kopułą odblokować, ale to jest 25 tysięcy, mamy tylko 4,5 tysiąca dostępnego. Tak średnio bym powiedział. Z tego co widzę, to nie głupie byłoby wysłać kwarc pulsarowy, tylko... No właśnie, 25 za jedną sztukę to nie jest w sumie mało. Ile tam wchodzi? 25 sztuk. 25 sztuk. To trochę kasy by z tego było. To może faktycznie nie jest to głupie i bardziej inwestować w te kryształy. 125, a ogniwa kosztują za 80. Ogniwa kosztują za 80. Zobaczmy, jak to wygląda. Szczerze powiedziawszy, to jest nieopłacalne. Lepiej robić kwarc pulsarowy, bo jesteśmy tylko i wyłącznie 5 na minusie. Ale musimy dać indyć, że 8 to jeszcze obsydian. Bez sensu. To jest naprawdę bez sensu. Lepiej robić stricte to. I naprawdę to nie jest drogie. I możemy to bez problemu zrobić. I robić non stop. Więc ja produkcję chyba z żarcia zmienię na produkcję kwarcu pulsarowego, bo to po prostu się lepiej opłaca. To się znacznie lepiej opłaca niż bawienie się w jedzenie. No i tyle. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grounda z Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. No i co? Zapraszam was również do wspierania, bo już od najmniejszej opcji wspierania możecie mieć dostęp do takich właśnie dłuższych filmów, bo te filmy trwają nieraz po 2-3 godziny, jak nagrywam. Przepraszam, napad kaszlu. I po prostu wydaje mi się, że to jest nawet dla was lepiej pod tym względem. Ale to już od was oczywiście zależy, czy chcielibyście mnie wspierać w ten sposób. No ale zachęcam. Dobra, trzymajcie nas jeszcze. No i co? Hej, hej!